Wyspany? W końcu? W końcu się udało. Co to za zmiana planów tutaj? No, korzystamy z ładnej pogody. Idziemy na świeże powietrze. Lepiej niż na siłce. No, pierwszy raz od 8 dni. No, ale tak. Ciągle lało, a dzisiaj ładnie słońce. A tu buja jest. To nie widziałem, że takie jest. Można zrobić tutaj zamiast na siłce. Jaki jeszcze potem plan jest? Drugi trening? Obiadek i drugi trening. Zmęczony już? Myślę, że jest coraz lepiej. Coraz lepiej. Regeneracja wczoraj pomogła. No, po południu mieliśmy wolne, pojechaliśmy do miasta. Było sympatycznie na pewno. Zdjęcie, zdjęcie. Próbujesz dobry osiem. Zdjęcie wraca. Dla żony jedno. Zdjęcie albo wideo, to jest wideo. Wideo. Wideo, wideo to. Pa i pompują. Takim trenerem nie grał w piłce. Co to za szpiegostwo, Smunio? Patrz, co tam się dzieje. Takie okrzyki, i co się dzieje? Takie okrzyki są. Straszne, straszne. A kto to tam był? Dzieciakie. Ręce wypoczuj, wyciągnij jak najdalej. Yeah.
Chcę już wszystko zleroć. A tej gumie wiesz co można... Bo jestem cel. Co mam mu powiedzieć? Wernik, źle pracuję. Wernik, spróbuj na tej gumie. Podpuszczę cię, źle pracujesz. On wszystko dobrze rozwiązował, jak się cienki gumie. Co ma? Lżejszy ukupać. No, to jest to samo. Dla początkujących, zobacz, nie? Popatrz. Trochę lepsze jest. Tak? Nie ma cięższej niż to. Ale lepiej to zrobić dobre niż źle, nie? Ja robię dobrze na mocno. Wernik idzie krok po kroku, na czym spróbował, no lżejszy, a teraz trudniej. A ty dziecięcych spróbował, nie? Tak, to właśnie tego, nie się rozwijemy. A jesteś z dwóch stron, to będzie równo. Dwa razy. Tam możesz mieć problemy teraz. Trochę, wiesz, prawda. Brawo, teraz. Dobrze, że nie trafiłeś idealnie. Trenerze, proszę o recenzję tych chwytów tutaj, które były. Czy jest trener rozczarowany postawą? Jeśli chodzi o bramkarzy, to jestem zadowolony, natomiast jeśli chodzi o zawodników z Polonu, to myślę, że są bardzo duże rezerwy. Tutaj, w tym ćwiczeniu. Szczególnie tutaj, to piłką lekarską. Tak, to jakieś w ogóle jest nieporozumienie w tej kwestii. Ale to będzie praca też na tym punkcie, czy nie? Myślę, że każdy zawodnik powinien potrafić iść, umieć złapać piłkę, bo nikt nie wiadomo w meczu, co się wydarzy. Może ktoś będzie musiał wejść i zdalić pozycję bramkarza. Umiesz pływać? Umiem. A kto nie umie? Kurde, nie wiem, nie umiem ci powiedzieć. Nie umiem? Nie, jak nie, no tak? Myślę, że wszyscy, chociaż tam umiem się odepchnąć tą ręką. Nie. Nie ma takiego. Kto osoby. Nie umie pływać? No on tak nie bym mówił, że potrafi, ale tak... Ledwo co macha tym ręką. To jest poznański Michael Phelps. On... Michael Phelps. Tak, on kiedyś pływał. Ja zanim miałem piłkę, to pływałem na basenie, także tak. Tak. Ale w jakim? Wszystkie style, czy jakiś konkretny? Tak, nie, wszystkie style. Ty jeszcze się nie pochwaliłeś, żeby tenisistą jesteś. No tak, znaczy no miałem swoją zajawkę. Grałem od 5 do 8 lat. Z tenisem to trzeba mieć mięśnie. Ale jakbyście mi ubili spotkanie z Rafą, to urwałbym takie 3 seciki. Weź Jasia, weź 3-0, Jasia. 3-0 z Rafą. Umówcie się z Jasiem. Kto to jest Dziokowicz? Mówię ci, umówcie się z Jasiem, dobra, zrobimy to... z tego live'a. Dobra, dobra. Umówisz nam, Karol? Jestem. Dobra. Dobra. Trzymam cię za słowo. Najtwardsi ostatni wychodzą. Tak. Po robocie. Pięknie. Łukasz, to lepsze jest w stanie odpoczynek. Dobry deser. Temperatura gdzieś około 16-17, tak gdzieś, nie? Taka dobra. Jak temperatura powietrza. Pięknie, i woda też trzeba. No mówię, no to wody, nie? Temperatura wody. Co tam śpiewałeś? Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz kolega. A wiesz, co ja teraz z tym wreszcie ujadzę. Luka, chodź tutaj. Werner, chodź tutaj. Tak!
Tak! Brawo! Marchewka! A nie, strzeliłeś jedno. O, remis. Remis. Nikogo nie zadowala. Podział punktów. Kibice, uuuu. Nie, ja triki patrzę, ja mówię do tego, do ciebie. To śliz zrób. Jaś? Masz dole? Masz włączone? Mam. Masz piętki. O. Ulala, ulala, wszystko mam. Dawaj jeszcze, dawaj jeszcze. Wiesz? A kolację mamy 20:30. Dereczku, ile trafiłeś dzisiaj wolno? Przegrał. Krystian przegrał. 7, ile, do 7 graliśmy. Do 7? 7-5. 7-5. Dobry był z tej strony, ale później już do mojej to niestety przegrał. Krystian, what do you think about game versus Darko? I think he's better from the right and I'm better from the left, but we shoot more from the right, you know? No, so yeah, the result is not completely right. True. Czyli dlatego jest taki wynik? Wiesz, jakbym przegrał, to bym też szukał gdzieś, ale jest dobrze. Dobrze uderza, dobrze. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, grupa A40.